Ze mną Renata Tomczak i jej trener Sławomir Mocek. Serdecznie Was witam, a spotykamy się dlatego, że Renata wróciła właśnie z zawodów. No tak, Renata wróciła z zawodów z Mistrzostw Europy, które odbywały się w Serbii, w Nowym Sadzie. Renata zajęła najlepsze miejsce z Polek, bo piąte. Nie udało się zdobyć medalu, ale wracamy z ogromnym sukcesem, bo Renata wygrała ogólną klasyfikację Puchary Europy. Odebrała właśnie tą nagrodę na Mistrzostwach Europy. No to ogromny dla nas, ogromna dla nas satysfakcja, no bo to nie lada wydarzenie. 10 turniejów, które się liczy do klasyfikacji Pucharu Europy. No i Renata jest najlepszą zawodniczką w tej klasyfikacji i odebrała właśnie na Mistrzostwach Europy tą nagrodę. Nagrodę też finansową, którą może sobie wymienić na sprzęt, ale to naprawdę dla nas ogromny sukces, największe chyba dokonanie w historii klubu, no bo nikomu wcześniej nie udało się wygrać ogólnej klasyfikacji Pucharu Europy. Bartek Cegielski zajmował w poszczególnych turniejach drugie, trzecie miejsce. Renata też w tym sezonie wygrała turniej w Manchesterze, no ale w ogólnej klasyfikacji zajęła pierwsze miejsce i to jest naprawdę duży sukces dla nas. Renata, cieszysz się? Bardzo się cieszę. No, to jest bardzo duże osiągnięcie, jak trener wspomniał. A ile w takim razie poprzedziło to treningów? Ile wysiłku było, trzeba było włożyć w to, żeby taki sukces był? Bo to jest sukces Was obojga, nie tylko Renaty. No dokładnie tak. Renata trenuje ile? 9 lat. 9 lat już trenuje. Mimo młodego wieku i naprawdę dużego zaangażowania nie tylko Renaty i też grona pedagogicznego, gdzie Renata chodzi do drugiego liceum. Dziękujemy tutaj gronu pedagogicznemu, bo Renata rzeczywiście dużo zajęć opuszcza, nie ma jej szkole, no i ciężko jej się godzi naukę ze sportem, no ale żeby profesjonalnie trenować, Renata trenuje 6-7 jednostek w tygodniu, więc to jest troszeczkę wysiłku. No i oczywiście chodzi do szkoły, dobrze się uczy, nie ma problemów. Może też sama powie, jak ona to robi, bo nieraz ją podziwiam, bo wracając z zawodów, czy też Pucharu Świata, czy też Pucharu Europy, niejednokrotnie bywało tak, że wlatywała na salę Szemierczą prosto z samolotu, praktycznie tata ją odbierał i robiła jednostkę treningową, bez których naprawdę takich sukcesów sportowych nie byłoby. Renata jest skromną osobą i to pewnie duży plus dla niej, że potrafi pogodzić naukę ze sportem. Renata, jak w takim razie udaje Ci się połączyć sport, naukę, a jeszcze jesteś nastolatką? No jest dosyć trudne, ma się mało wolnego czasu. No trzeba się, no jak się już uczę, to muszę się nauczyć tego materiału. No a treningi, no regularnie chodzę, dość. A ze znajomymi się spotykam, no kiedy akurat jest wolny weekend. Niestety dość rzadko się to zdarza. Ale się jakoś udaje. A trener daje Ci wycisk, dogadujecie się, krzyczy czasami na Ciebie, albo nie wiem, może tak po babsku rzucasz focha i nie wiem, odwracasz się i wychodzisz? No staram się tego nie robić, bo to akurat nie przyniesie żadnego efektu, mi się wydaje. No, jak się chcemy dogadać, no to po prostu się pytam, czy mogę nie iść na trening, bo na przykład muszę się uczyć, albo gdzieś chcę wyjść. Czyli trener jest wyrozumiały. No czasami tak. Czasami tak, oczywiście. Ja sam będąc zawodnikiem, no nie miałem tego życia towarzyskiego, to nie ma co ukrywać. Gdy Renata od września do grudnia w czasie roku szkolnego może jeden weekend była w domu, no to trudno tutaj mówić o życiu towarzyskim, o spotykaniu się z kolegami, z koleżankami, gdy tych weekendów nie ma, a doba ma tylko 24 godziny, więc trzeba trenować, trzeba chodzić do szkoły, no i trzeba też oczywiście odpoczywać i tej doby nie da się wydłużyć, no ale tak jak już Renata mówiła, no na wszystko po trochu zaplanowany czas, jak mamy 2 godziny naukę, to 2 godziny się uczymy, a nie korzystamy z dobrodziejstw telefonów i innych rzeczy. Mamy 2 godziny na trening, to trenujemy, a nie gadamy, więc wszystko jest podzielone, pocięte na kawałki, żeby no, ten sukces później był i przychodził. Renata, jak było na zawodach? Jakie rywalki? Czy w ogóle ciężko było tam na tych mistrzostwach? No oczywiście, że było ciężko. No, tam są pierwsze 4 zawodniczki z każdego europejskiego kraju. No i każde jednak ktoś reprezentują jakieś swoje umiejętności, więc na pewno było trudno z nimi pokonać. Oczywiście również stres, bo to są wielkie zawody, które no są raz do roku, więc każdy też chce wygrać je. A miałaś takie chwile zwątpienia, jakiegoś takiego może sportowego załamania, czy nie? Czy tak byłaś nastawiona na to, że idziesz do przodu? No,
nastawiałam się właśnie, żeby wygrywać. Znaczy, nie, raczej nie było żadnego takiego, że o, zaraz przegram czy coś, więc po prostu chciałam wygrać te zawody. No właśnie, trzeba jakoś tak nastawić zawodnika, jakieś zrobić mu pranie mózgu przed takimi mistrzostwami? Nie no, oczywiście ja swoich zawodników uczulam przede wszystkim przed tym, że na zawodach się robi to, co się umie najlepiej. I to przynosi rezultaty. Przed nami jeszcze w tym roku Mistrzostwa Świata. Mamy Mistrzostwa Polski, czyli Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży. Renata jako liderka rankingu Polskiego Związku Szermierczego na pewno będzie należała do grona faworytek tego turnieju. No ale to zawsze ciężko się walczy w roli faworyta. No pewnie Renata nieraz to na swojej skórze odbiera, że no, trzeba wygrywać. No, jak już ktoś na nią stawia, no to już nie można zawieść przede wszystkim siebie, ale tych osób, które wkoło niej są, no i całego tego grona, które pracuje na ten sukces sportowy. Wróciłaś z mistrzostw, trenujesz już, już przygotowujesz się do zawodów? Mam też kontuzję ręki, no i teraz tak nie za bardzo mogę walczyć, bo musi odpoczywać i teraz staram się też nadrobić naukę, ponieważ też nie było mnie dobre 2 tygodnie w szkole. A co przed Wami? No a przed nami są Mistrzostwa Świata 1 kwietnia, w Prima Aprilis Renata walczy na Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Świata mamy w Bursz indywidualnie i drużynowo. Na Mistrzostwa Świata akurat troszeczkę inna formuła, no bo z każdej broni, czyli floretu, szabli i szpady, jeden przedstawiciel z danego kraju walczy i robimy taki turniej miksów. No i w tych turnieju prawdopodobnie Renata również będzie startowała jako najlepsza Polka. W ubiegłym roku na Mistrzostwach Świata zajęliśmy 6. miejsce, przegraliśmy ze Stanami Zjednoczonymi. No, myślę, że jest szansa również na medal. W zeszłym roku Renata zajęła w turnieju indywidualnym 8. miejsce na Mistrzostwach Świata. Jest osobą starszą, bardziej doświadczoną, ale to są zawody jednego dnia i jak będzie dobrze przygotowana, to oczywiście stać ją na medal i myślę, że taki mamy cel, żeby walczyć o medale, bo jeżeli ktoś tych celów takich ambitnych sobie nie zakłada, no to ciężko później w sporcie się realizować i osiągać określone sukcesy sportowe. W takim razie trzymamy kciuki i do zobaczenia po 1 kwietnia. No dziękujemy, ale będziemy robili co w naszej mocy, żeby kolejne medale przywozić.